Asiu, jesteśmy na sesji, która wymagała ciebie wręcz akrobatycznych zdolności. No, na pewno fitnessowych. Mamy nadzieję na same pozytywne komentarze, ale w internecie różnie bywa. Czasem odbiorcy oceniają pewne stylizacje, jakoś negatywnie, czasem jest to wręcz hejt dotyczący wyglądu. A ty co powiedziałabyś tym, którzy piszą, Boże, przecież to nie wypada? To bym powiedziała, kochani, witajcie w nowej erze. Ponieważ stara jest już za nami i to jest wyjście wreszcie z lamusa. Ja wychodzę z założenia przede wszystkim i wszystkim to mówię, przestańmy sobie w ogóle opowiadać o hejcie, bo hejterów jest bardzo mało. To są ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, że przede wszystkim sobie robią ogromną krzywdę, oprócz tego, że robią ją innym oczywiście. Są za głupi na to, żeby zrozumieć, że są własnymi ofiarami. Zdarzają się takie komentarze, które jednak skłaniają cię do jakiejś refleksji? Tak, właśnie chciałabym się też odnieść do tych osób, które piszą kulturalnie, inteligentnie, mądrze i czasami mogą jak najbardziej skomentować coś bardzo prawdziwie i bardzo szczerze i bardzo słusznie. I powiem, podam przykład. Na przykład ostatnio byłam w Dzień Dobry TVN i powiedziałam w zasadzie 3/4 zdania, które miałam powiedzieć, bo tam jest naprawdę duże tempo. I ktoś mi skomentował to źle i miał rację, dlatego że ja nie powiedziałam tego zdania w pełni i rzeczywiście zabrzmiało to nie do końca prawdziwie. W związku z tym takie komentarze bardzo sobie cenię i mówię, dobra, na następny raz trzeba się po prostu bardziej skupić i tyle. A jakie są rzeczy, których nie wypada kobietom bez względu na wiek? Wiesz co, na pewno nie wypada się zachowywać niegodziwie, na pewno nie wypada nie wspierać innej kobiety, na pewno nie wypada obgadywać i nie wypada być wredną babą. Tego nie wypada. Ty znasz siebie najlepiej. Jakie są rzeczy, nad którymi powinnaś pracować, jeśli chodzi o twoją osobowość? O, to jest ich całe mnóstwo, no chociażby takie, żeby nie być ofiarą przemocy własnej, to na pewno. Nie irytować się i nie być w gorącej wodzie kąpaną. To jest naprawdę moja cecha charakteru, która jednocześnie jest plusem, ale też minusem, ponieważ spalam się, chcąc czegoś albo chcąc coś wytłumaczyć, a przede wszystkim dążę do czegoś, to musi być teraz, natychmiast i to od razu w najwyższym wymiarze. W związku z tym to bym chciała, no i bardzo bym chciała zmienić jedną rzecz, żebym mogła spać krócej i wstawać wcześniej, a niestety jeszcze mi się to nie udało. Wrócę do tego o tej przemocy własnej, bo nie spotkałem się z takim terminem. Wyjaśnisz, o co chodzi? Bycie ofiarą przemocy własnej jest niestety, tak jak w moim przypadku, jest przypadkiem większości Polek. Czyli muszę wszystko zrobić, sama, muszę wszystko sprawdzić, wymyśleć. Mało tego, ciągle uważam, że robię za mało. To jest bycie typową ofiarą przemocy własnej.